Tego dnia może pozazdrościć nam każdy, także zapraszam z nami. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy taki troszkę spokojniejszy dzień, bo wstaliśmy sobie, zjedliśmy pyszną focaccię, calzone od Michała. I dzisiaj sobie chodzimy tutaj pod miasteczku, zwiedzamy co jest tu, kupujemy jakieś rzeczy, pamiątki, słodycze do domu. No i pewnie wieczorem sobie zrobimy jakąś pseudo imprezę pożegnalną, także... Sam jesteś pseudo impreza. Nowe czworo to nie będzie impreza pożegnalna, to będzie mini domówka pożegnalna. Dobra, słuchajcie, ze słodyczy przyszliśmy na zakupy. Ze słodyczy te czekolady są podobno jedne z lepszych. Ja tu wziąłem takie mini, żeby popróbować różnych. I tu mam jeszcze takie wafle, które podobno kładzie się na kawę i rozpuszcza się karmel. O, właśnie. To te belgijskie. Ale mówisz, że jeszcze te są dobre, Iza? Izabela? Że te są dobre? Jeśli smakowała ci ta z kawałkami karmelu słonego, to ta jest tańsza, bo ona kosztuje 1,89 zł. A jest też ze słonym karmelem i jest bardzo dobra. Dobrze, to możesz mi to też dopakować. O, Ola, może tu jakieś gadżety? O, może tu znajdziesz jakieś details nowe? O, już znalazłem. Przymierz. O, ale zobacz, ta pomarańczowa na przykład. Nieprawda, pomarańczowa jest bardzo ładna. Okej. Oczywiście na zwykłe zakupki też musieliśmy zajść na chwilę, żeby zobaczyć, prawda? Koszula była całkiem ładna i kosztowała 40 euro. Mam nadzieję, że w Polsce są podobne, bo to jest sieciówka i że będzie tam w tej samej cenie albo tańsza, bo zastanawiam się mocno nad kupnem. Nie chcę tutaj brać, bo nie mam miejsca w walizce. A tam zatrudniali tylko... Ja mam mikrofon. Na tej scenie wszystko, wszystko... Dziękuję. Dziękuję, kochani. Ola. Śmieszne niebo jest. Oj, czyli po niderlandzku. Dobry wieczór Państwu, Żaneta bez żakieta, a to są newsy. Wróciliśmy do naszego miasteczka, by odpocząć, by zaznać tutejszych przysmaków, by wypić tutejszych trunków i zakupić prezenty na powrót. Pierwsza ciekawostka dnia. Jak dobrze Państwo wiedzą, spożywanie tu lub palenie konopi indyjskich jest legalne, jednak nie można tego robić na przykład tu. Dlaczego? Nie wiem, ale można to zrobić w coffee shopie lub w domu. Tego dnia może pozazdrościć nam każdy, także zapraszam z nami. Chodź ze mną tu, kochana, chodź, chodź ze mną. Idziemy. To tobie by pasował ten kolor ogólnie, tak mi się wydaje. Ale Żaneta może być tylko jedna. Chociaż miałaby tu konkurencję ostrą. I'm just testing. It is for your evening job. Yes, it's my evening job. Przyszliśmy właśnie z moją przyjaciółką, chodź tu. Z moją przyjaciółką od serca na kawkę. Bardzo smaczną kawkę.
chyba przyjaciółka nie umie mówić. Za dużo ze sobą nie rozmawiamy, dlatego tak bardzo się lubimy. Państwo widzą, Maastricht to piękne, piękne miasto i bardzo kolorowe. Czy takie będzie również w czwartek? Pewnie nie, bo wyjadę, więc piękności troszkę ubędzie, ale warto tu przyjechać. Babski wypad, czek. Kocham szybką jazdę, wiatr we włosach i tą BMW. Niebezpiecznych mężczyzn również. Depnij tam, synu, Jestem zauroczona, naprawdę. Hej! Tak to ja! Słodcy są, co? Czołówka. Patrzę streama takiego musimy zrobić. Okej. To jest takie, wiesz... Bo ja tam zawsze jak mówię newsy, to robię takie newsy. To na depnięciu. Uwaga. Dobry wieczór państwu, Żaneta bez żakieta, a to są newsy. Śmiesznie, ciekawostka na szybko spod sklepu, jak kupujecie normalnie w takim supermarkecie sobie spożywcze rzeczy, no to nie ma tam, wiecie, wysokoprocentowych alkoholi, tylko musicie je kupić oddzielnie i teraz jak na przykład weszliśmy do sklepu, żeby kupić sobie na wieczór coś do picia, to każdy z nas musiał pokazać swój dowód i on był sprawdzany, czy mamy 18 lat, więc ciężej jest na pewno tu kupić osobom nieletnim alkohol, także... Pamiętajcie o tym, jak będziecie chcieli kupować, bierzcie dowód. Bo w końcu nie pokazaliśmy wczoraj twoich buciszów nowych. To są bucisze za 30 euro. Tu jest jeszcze rozmiaróweczka. Nie można tak. Dowiedzą się, jaką masz girę. Będą cię lepiej widziały. Oj, są jakieś śmieszne. Nie, chodź tutaj. Tu mają drzewa i tu mają patio. Dziwne. Śmiesznie to wygląda. Chodźmy prosto. Dobra, to chodźcie, bo spuszczamy. Chodź, nie kuś, no! Kurwa, no to jest nie wygrać. No i tak się kręci. Chodź na zjeżdżanie. Tu jest wytypowo, ale ja tu nie wejdę. Dawaj. Ja byłam tu drugiego. A ty? Ej, właź! Dawaj, Izabela. Dawaj, ej, super! I zrobiłaś to. Ale nie zjechałaś. Boi się. Rozumiem. Zbiera mnie czy to będzie rura? Nie. Wejdę w górę. Nie. Żartuję. Nie, no weź zrób coś szalonego. Dobra. Dawaj zjazd. Slide. Tylko weź na brzuchu. Na mnie. Super. Super, a co tam jest? Ej, tu jest mega super. My właśnie się cieszymy, że tu przyszliśmy, ale nie właśnie od mojej strony, bo przez ciebie ja się sp... Ale w ogóle by się to sprzedało. No właśnie. To jest filmik! Nie, robię zdjęcia. Jak Michał Pirów cię odpadnie. Postaram się nie zdziwić, jak odpadnie. To może być twarz tego odcinka, zapamiętajcie. Myślicie, że ona stoi? Nie. To wszystko dzieje się w powietrzu. Czas wracać do domu, moi drodzy. Już się spakowaliśmy, jest godzina chyba 11 z groszami. Jedziemy zaraz na lotnisko, jeszcze do sklepu. I wracamy do Polski. Co tam, majster, się stało? Tak, git. Już?
Jesteśmy właśnie na lotnisku w Eindhoven. Jesteśmy właśnie na lotnisku w Eindhoven. Za dwie... O nie! Jesteśmy właśnie na lotnisku za Eindhoven. Jesteśmy na lotnisku w Eindhoven. To stąd rozpocznie się nasza podróż z powrotem do Polski. Będzie trwała ona 2 godziny. Mam nadzieję, że ja... No, że... Jeszcze... Jesteśmy na lotnisku w Eindhoven. To stąd rozpocznie się nasza 2-godzinna podróż z powrotem do Polski. Samolotem, w którym ja, Żaneta, nogi jak żyleta, będę miała problem z moimi nogami. Czy pomieszczę te szczudła? Raczej nie. Raczej wrócę z poobijanymi kolanami. Prompter. Prompter. Gdzie jest mój prompter? Zapomniałem. Czekaj, co tam miało być? Holandia, jak widzicie, jest już bliska płaczu. Od jutra szaro i ponuro, ale nie ma co się dziwić. W końcu ja wyjeżdżam. Chodź Marek, idziemy. Co zrobisz? Tu już mnie znają i kochają. Przybyłam, zdobyłam i... Nie. Tu już mnie znają i kochają. Przybyłam, zobaczyłam i zdobyłam serca tutejszej społeczności. Ale muszę być sprawiedliwa. Każde państwo zasługuje na odrobinkę Żanety. Nie mogę ich zawieść. Ostatnie pożegnanie. Było pięknie, dziękujemy. Dziękujemy, pa! Było. Wracamy do domu. Pa! Wracamy do... Wreszcie. Do toalety najpierw. Przeszliśmy już, słuchajcie, przez bramki. Lekki strasiek był, bo zatrzymali moją walizkę. W końcu się okazało, że nawet jej nie otworzył. Jeszcze raz przejeżdżał i bogit. Ale przeszliśmy już i przyszliśmy psiknąć się darmowymi próbkami perfum, żeby przetestować kolejny zapach. Tak nam doradzili nasi gospodarze, że oni tak robią. I dzięki temu sobie testują nowe perfumy. Dlatego my też teraz tu przeszliśmy i będziemy wybierać. Ja testuję dziś takie, tu mamy Yves Saint Laurent. Jakiś zapach. Wąchnij. No. Ładne? Dobre. Co ciekawe jeszcze, słuchajcie, tutaj na tym pierwszym przejściu przez bramki, gdzie już nam skanowali walizki i tak dalej, wcale nie kazali wyrzucać butelek z wodą i babeczka za nami miała chyba z 5 kartoników z soczkiem w torbie, to w końcu tylko zerknął, zobaczył i z powrotem jej wsadził. Dziwne. Gdzie ma postać pod samolotem? Chwila jeszcze. Co się tam cieszysz? I wylądowałam, ale jak na prawdziwą damę przystało, zrobiłam to z telemarkiem. 102 metry. Marku, chodź. Jestem tu, choć jeszcze nie chciałam. Agnieszki nie odnalazłam, granicy nie widziałam. Ale zielono? Było. Mam nadzieję, że Państwu również się podobało jak mnie i zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz suba, prawda? Ja wracam teraz do szarej i nudnej rzeczywistości, a z Państwem się żegnam. Dla newsów mówiła Żaneta bez żakieta. Ja już w domku, tu już szefowa gotuje jedzenie na kolację, ale zbieramy się... A co? Majonez! Ale zbieramy się i lecimy na imprezę. Znaczy impreza. Zrobić niespodziankę naszej przyjaciółce po prostu, bo ma urodziny. Także Wera, wszystkiego najlepszego, bo pewnie będziesz to oglądała. Jak nie, to się dowiem. Po tym właśnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, suba, co chcecie. Żegnam się z wami. Oglądamy się dalej. Pa!